Kafe Muza. Dzień dobry, witamy Państwa w niedzielny poranek, w gorącą niedzielę, którą uświetnia swoją obecnością w studiu radiowej Dwójki pani Julia Kociuban. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Powodów do rozmowy z panią nie brakuje, natomiast takim powodem, który był ostatecznym impulsem do naszego spotkania, jest ta oto płyta. Ta oto płyta pokazuje samą okładkę z polonezami. To się bardzo dobrze składa, że pani dzisiaj jest u nas i będziemy mogli o tych polonezach również porozmawiać, bo dzisiaj także w związku z tym, że mamy lato, wakacje w Dwójce, rozpoczyna się cykl zatytułowany Lato polskiego romantyzmu. I te polonezy doskonale się wpisują w ten romantyczny letni wątek, który będziemy Państwu proponować przez całe wakacje wraz z Różą Świadczyńską o 16. Zanim zaczniemy rozmawiać o polonezach, zanim zaczniemy rozmawiać o Pani zawodowej działalności, o tym, czym jest ta płyta, jak ona się wpisuje w Pani całą artystyczną wizję swojej pracy pianistycznej, to może posłuchamy któregoś z tych polonezów na początek. Co Pani proponuje? Tak, ja myślę, że muzyka zawsze mówi więcej niż 1000 słów, więc... Więc ale ten pierwszy polonez. Tych słów to pani nie daruje, proszę być spokojną. Więc posłuchajmy, tak. Dobrze, to będzie w takim razie na początek polonez Ignacego Jana Paderewskiego. Polonez Ignacego Jana Paderewskiego, opus 9, numer 6. I Julia Kociuban, która zawarła, włączyła tego poloneza do programu swojej płyty, złożonego programu wyłącznie z polskich polonezów doby romantycznej, szeroko rozumianej. I czytam metryczkę tej płyty, tego nagrania, a pani się już śmieje. No bo z jednej strony ruszyła pani z tą płytą świat, Stany Zjednoczone. Jest pani w tej chwili, no, można powiedzieć, bardzo, bardzo na fali z tym nagraniem. A powstało ono w miejscu, które chyba niewielu osobom będzie coś mówiło. To jest dworek w Grabonogu. Tak, dworek błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Rzeczywiście miejsce dalekie jest od Filharmonii Berlińskiej, albo patrząc na nasz rynek muzyczny, od Lusławic czy Filharmonii Narodowej, ale miejsce było bardzo szczególne, dlatego że było ono co prawda wybrane przez producenta płyty, Wojtka Czemplika. Czyli stowarzyszenie imienia Józefa Zeidlera, mówiąc już skrótowo. Tak. Natomiast no, bardzo się to wpisało w ogóle właśnie w tą płytę i w cały charakter i nastrój tej płyty, bo może rzeczywiście, jak tylko tak powie się miejsce, to niekoniecznie ktoś może to kojarzyć i myśli, że to po prostu jakieś miejsce, gdzie odbyło się nagranie, ale jest to przepiękny dworek, który do tej muzyki, jakby nastrój tego miejsca i charakter tego miejsca bardzo do tej muzyki po prostu pasował. I do tego też dzięki wsparciu firmy Bizendorfer otrzymałam wspaniały fortepian, który też w tym akurat otoczeniu brzmiał wyjątkowo. I właśnie też mi się wydaje, że ta płyta dzięki temu ma właśnie wyjątkowe brzmienie, bo to nie jest takie brzmienie sensu stricte koncertowego. Ona jest troszeczkę inna, ona troszeczkę inaczej brzmi. Bardziej domowa? Salonowa może. Salonowa. Tak, co dlatego mówię, że w odniesieniu do tej muzyki to absolutnie się perfekcyjnie wpisało w klimat tego krążka. Kiedy słuchaliśmy teraz wspólnie tego poloneza tu w studiu radiowej Dwójki, pani się zaczęła uśmiechać i powiedziała pani, że to zupełnie inaczej brzmi i że pani na koncertach gra to inaczej. Na tak, czym no polega bo to jest inność? Właśnie ten proces powstawania płyty i później jak już ta płyta ujrzy światło dzienne i już ją oddam w ręce słuchaczy, no to ten proces właśnie powstawania i tego takiego, tej burzy mózgów i tego starania się znalezienia odpowiedniej interpretacji przed nagraniem jest zupełnie inny do tego, jak ta płyta już właśnie wyjdzie w świat i nagle po jakimś czasie słucha się te nagrania jeszcze raz. Wiadomo, że
sztuka, w ogóle muzyka ewoluuje, to nigdy nie jest to samo, to nigdy nie ma dwóch takich samych wykonań, dwóch takich samych nagrań. Każde wykonanie jest zupełnie inne, więc wiadomo, że też w przypadku pracy nad jakimś danym repertuarem ciągle się to zmienia, ciągle odnajduje się jakieś nowe interpretacje, ciągle wydaje się, że to można by było zagrać inaczej. Więc, inaczej to znaczy lepiej? Bardziej? Ja nie wiem, czy to jest kwestia lepiej. Myślę, że to jest po prostu kwestia tego, że właśnie inaczej zwraca się uwagę na inne strony wykonania. Jakby też ja jestem takiego zdania, że muzyka też ewoluuje w nas i my też się zmieniamy, prawda? Każdy z nas się zmienia, dojrzewa, więc zwłaszcza jak ma się jakieś takie bardzo duże zmiany w życiu personalnym, to też to bardzo się przecież odbija na tym, jak wykonuje się później muzykę, więc to dlatego tak się uśmiechałam, bo wiadomo, że jakby płyta była nagrywana w grudniu zeszłego roku, więc to jak gram teraz te utwory, mam takie poczucie, że są, no może nie diametralnie różne, ale są jednak znacząco różnią się od tego, jak płyta. A co się zmieniło w pani życiu przez te pół roku? Co wpłynęło na pani postrzeganie? To znaczy, to się wydarzyło już trochę dalej niż pół roku, bo ja zostałam mamą. We wrześniu będzie mój synek miał 2 lata, więc myślę, że to jest taka przemiana. Taka przemiana, która cały czas się odbywa. No bo patrzenie na tego małego, cudnego człowieka, który tak się zmienia każdego, nawet nie miesiąca, a każdego tygodnia, czy nawet każdego dnia, i patrzenie na niego i na jego rolę. Rozwój i to, jak zaczyna najpierw chodzić, później mówić. Teraz jesteśmy my właśnie w tym momencie, kiedy moje dziecko próbuje się komunikować z nami, próbuje mówić jakieś słowa, więc ta relacja z nim też jest inna, bo na samym początku był taką, śmieję się zawsze z mężem, że był taką leżącą krewetką, która po prostu nic nie była w stanie powiedzieć, wiadomo, nic nie był w stanie skomunikować, po prostu tak leżał i patrzył się i podziwiał otaczający go świata. Teraz właśnie zmieniło się to, że on zaczyna wszystko rozumieć i zaczyna też komunikować swoje potrzeby, więc to bycie mamą, akurat w moim przypadku, myślę, że jest, ma bardzo duże przełożenie na to, jak ja postrzegam teraz muzykę, jakiego też dystansu do tego nabrałam, bo myślę, że tego mnie nauczyło moje dziecko, że złapałam większy dystans po prostu i to nie tylko do mojego zawodowego życia, ale do życia w ogóle. Inne rzeczy stają się ważne po prostu, jak pojawia się taki mały człowiek, więc upatrywałabym tutaj chyba największej zmiany i największego takiego wpływu na pani, wpływu, na pani tak, funkcjonowanie tak. W ogóle. A jak pani gra, ćwiczy w domu, to pani synek siedzi na kolanach? Już znaczy, rączki na klawiaturze układa? Układa i właśnie bardzo chce, także jakby ani ja, ani mój mąż, bo mój mąż to też pianista. My niestety, ale z dzieckiem nie możemy ćwiczyć, bo nasze dziecko po prostu wręcz odpycha nas od instrumentu i mówi, że to on będzie teraz grał, a nie my. Także ćwiczenie z nim absolutnie nie ma racji bytu. A pani też się wychowywała pod fortepianem? Tak, dlatego, że moja mama jest pianistką i zresztą ja to powtarzam od lat, że moja mama miała olbrzymi wpływ na to, nie tylko jak ja zaczęłam, ale też kim jestem i gdzie doszłam i gdzie wciąż idę w swojej zawodowej drodze, bo to ona ze mną była od tych najmłodszych lat i pokazywała mi świat fortepianu i wciąż pamiętam, jak byłam malutkim dzieckiem, ponieważ właśnie moja mama jest pianistką, więc zawsze tych nut na instrumencie było wiele. Ja zawsze sięgałam po te nuty, jak już oczywiście nie jak miałam 3 lata, ale jak już byłam, już wiedziałam, jak czytać nuty. Kiedy się pani nauczyła czytać? No? A tego to nie pamiętam. Trzeba było zadzwonić do mojej mamy. Wcześniej nuty, czy wcześniej literki pani składała? Nie no, chyba lepiej, chyba wcześniej litery, chociaż moja mama mówi, że zanim zaczęłam mówić, to zaczęłam śpiewać. I w przypadku mojego, w odniesieniu do mojego syna jest dokładnie to samo. On już śpiewa, a jeszcze nie do końca mówi. Natomiast ja brałam właśnie takie różne nuty mojej mamy, kładłam sobie na pulpit i próbowałam sobie czytać. Także to były początki awista. A pamięta pani, co to było?
Nie. Ja, tak jak mówię, a były jakieś takie utwory, które leżały i pani wiedziała, że to jest poza pani zasięgiem, ale kiedy wreszcie będę mogła, kiedy będę wreszcie potrafiła to zagrać? Nie, nigdy tak nie miałam. To chyba też właśnie zasługa... Grała pani, co pani chciała. Tak, to chyba też zasługa mojej mamy, że ona bardzo chciała zaszczepić we mnie i w nas, bo ja mam jeszcze dwóch braci. Miłość po prostu do tego, co robimy, a nie od razu ograniczać nas i mówić mi, że to mogę, a tego nie mogę. Więc absolutnie takich rzeczy nie pamiętam. Pamiętam właśnie bardziej to w formie zabawy i takiego właśnie wspólnego grania, tego, że zawsze mogłam sobie podkraść te nuty mojej mamy i gdzieś tam próbować coś grać. Także tak, dzieciństwo miałam bardzo, bardzo ciekawe i oczywiście z instrumentem. A rodzeństwo muzyczne, czy to się przekładało na jakieś wspólne muzykowanie, na kameralistykę? Tak, do pewnego momentu. To jest, taki mit, powiedziałbym. Rodzinne, domowe muzykowanie. Trochę tak. Na samym początku, jak byliśmy dziećmi, to na pewno tak, bo to było też takie fajne i dla nas, i dla wszystkich wokoło. Myślę, że tak sobie siadaliśmy i wykonywaliśmy coś wspólnie, ale później im byliśmy starsi i jednak... Nasze drogi, mimo tego, że wszystkie są związane z muzyczną ścieżką, to są zupełnie różne i one już od bardzo wielu lat szły w zupełnie różnych kierunkach, więc to nie było też tak, że za każdym razem, jak się spotykaliśmy z moimi braćmi, to siadaliśmy do instrumentów i wykonywaliśmy coś wspólnie. Wręcz przeciwnie, ponieważ od zawsze byliśmy otoczeni tą muzyką w stopniu absolutnie najwyższym, to jak wracaliśmy do domu, to raczej chcieliśmy właśnie te instrumenty, nie otwierać tych instrumentów i pobiec trochę za sobą. A powiedziała pani, że wrócę do tego nagrania, że jest pani, że grała pani na instrumencie Bösendorfera. Tak. Jest pani artystką Bösendorfera w tak, ogóle, jestem, prawda? I skąd ten wybór? Bo to jest instrument, powiedziałbym, w prostej linii, kontynuator tej wspaniałej, ale trochę już demodę tradycji wiedeńskiego budowania fortepianów. No właśnie chyba dlatego to był właśnie ten powód, że mnie bardzo się spodobało nawiązanie współpracy z tą marką, bo te instrumenty są bardzo szczególne, one mają bardzo wyjątkowy dźwięk, one inaczej się na nich gra niż na Steinwayu na przykład. I to też zależy oczywiście, ja też nie jestem taką pianistką, która uważa, że wszystko powinno być na jednym instrumencie i skoro jestem związana z jedną marką, to wszystko powinnam na nim grać. Ja uważam, że możliwości, które daje nam dzisiejszy świat i ilość przeróżnych marek instrumentów i tego, że te instrumenty naprawdę są różne wszystkie, to co się wykonuje, powinno definiować, na czym się wykonuje. Więc akurat w przypadku tej płyty, tak jak mówię, to takie bardzo kameralne brzmienie, bo takie brzmienie właśnie ma instrument Bösendorfera, no wpisywało się akurat w tę płytę dokładnie, wyjątkowo, więc ja myślę, że właśnie no, to zależy, co się wykonuje. W studiu Radiowej Dwójki rozmawiamy z panią Julią Kociuban. Ja zapraszam teraz państwa do wzięcia udziału w naszej rozmowie. 22 645 22 22. Tomasz Szachowski będzie odbierać od państwa telefony, a my będziemy odpowiadać na państwa pytania, słuchać państwa przemyśleń. Tym bardziej zresztą, że mamy przygotowanych dla państwa kilka egzemplarzy tej właśnie polonezowej płyty, którą z przyjemnością nagrodzimy tych z państwa, którzy zechcą do nas zadzwonić. Do dyspozycji jest także mój adres poczty elektronicznej andrzej.sulek@polskieradio.pl. A ta płyta, jak pani zabierała się do wyboru polonezów, bo to może być dzieło nieskończone. Polonezów doby romantycznej powstawały, nie wiem, setki co najmniej. Jak pani, jakiego klucza użyła pani, żeby coś z tego bogactwa wybrać? Klucz był taki, żeby te polonezy były różnorodne i różnorakie, to znaczy, żeby one nie wszystkie były
pompatyczne i bohaterskie, ale żeby znalazły się też tam na tej płycie utwory, które są w innym charakterze i są czasem bardziej melancholijne albo zmuszające do refleksji. No na pewno kluczem było też to, że na pierwszej płycie z polonezami absolutnie nie mogło zabraknąć Chopina, ale Chopin również ten, który się pojawił, to nie jest Chopin bardzo często ogrywany i bardzo często... Bo to często... są te tak zwane młodzieńcze polonezy. Otóż to. Jakby nie wyobrażałam sobie tego, żeby Chopina nie było na płycie, jeżeli mówimy o polonezie. Natomiast nie chciałam, żeby to były polonezy wielkie i grywane chociażby dopiero co na konkursie chopinowskim, gdzie mogliśmy usłyszeć bardzo wiele wykonań. Więc pomyślałam, że właśnie te utwory będą fajnym dopełnieniem całości. I później, prawdę mówiąc, było ich bardzo dużo i wiadomo, że ten proces był bardzo długi, żeby znaleźć utwory, które jakoś by ze sobą korespondowały, ale właśnie o to mi też chodziło, żeby te utwory były różne, ale jednak jakoś tworzyły jedną spójną całość. No też ogranicznikiem był czas, bo wiadomo, że płyta nie może rozciągać się w nieskończoność, więc prawdę mówiąc, chyba ten ostateczny kształt polonezów, które zamieściliśmy na tej płycie, chyba ukształtował się dopiero jakieś 2 czy 3 tygodnie przed samym nagraniem, bo wiele z tych utworów, po które sięgałam, nie mają żadnych nagrań. Ja nie miałam żadnego odnośnika. Już chciałem o 2 nazwiska przynajmniej panią spytać. Wie pani o które? Nie miałam żadnego odnośnika do tego, jak one były wykonywane, czy jak są wykonywane. I nie mogłam się osłuchać z tą muzyką, żeby później wybrać, jak one by na tej płycie brzmiały. Ja po prostu musiałam brać te nuty, których też zresztą szukaliśmy w bibliotekach, dlatego że one często nie były w ogóle publikowane, albo jeżeli są nawet opublikowane, to już naprawdę bardzo dawno temu i nie są dostępne tak po prostu w księgarniach muzycznych. Więc ja po prostu brałam sobie te nuty i sama je wykonywałam, sama je czytałam. Tutaj właśnie moje avista sprzed 20 kilku lat bardzo się przydało. I po prostu je sobie sama wykonywałam, sama je grałam, sama ćwiczyłam i później jakoś te, które są na płycie, bardzo fajnie ze sobą korespondowały, więc na nie się zdecydowałam, ale tak jak pan mówi, no, historia muzyki jest tak bogata i tych utworów jest mnóstwo, i jest mnóstwo też tych nigdy nie odkrytych, że chyba musiałyby być co najmniej z 5, jak nie 10 wersji tych polonezów polskich i kolejne płyty. To po pierwsze domyślam się, że ma pani nadwyżkę tych polonezów w głowie, w pamięci, tak. Z jakąś perspektywą na ciąg dalszy? Zobaczymy, może tak, bo właśnie no, ten proces wybierania był tak ciekawy i tyle perełek odnaleźliśmy, że może warto by było to zrobić kontynuację, ale nie wiem, póki co skupiam się na tym, co jest i na tej płycie, która się ukazała no, dość niedawno. Bardzo niedawno. Przy telefonie jest pan Krzysztof. Dzień dobry, panie Krzysztofie, słuchamy pana. Dzień dobry. Ja chciałbym się dowiedzieć, gdzie w większych miastach będzie można panią usłyszeć i zobaczyć, na przykład Wrocław, Kraków, Warszawa, może Katowice, może Szczecin. Czy będzie jest taka możliwość jeszcze w tym roku albo w przyszłym? Jakie plany pani ma? Dziękuję bardzo. Oczywiście życzenia rozwoju dla pani na takim poziomie, jaki pani prezentuje teraz obecnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Krzysztofie, spróbujemy zaraz odpowiedzieć o plany koncertowe pani na pytanie. Jeżeli chodzi o plany, to akurat w tej chwili w lipcu planuję wakacje po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna. To właśnie wspomniany syn i życie rodzinne, tak jak mówiłam, zmienia priorytety, więc zdecydowałam, że jeden miesiąc zdecydowanie potrzebuję na odpoczynek i czas dla mojej rodziny. Natomiast potem już od sierpnia oczywiście wracam na scenę i jeżeli chodzi o Warszawę, to pojawia się 21 sierpnia w Łazience.
Zamkach Królewskich, więc serdecznie zapraszam. Później Jelenia Góra, później Gostyń. Gostyń to jest właśnie ta okolica związana z, tak, prawda, tak, ze Stowarzyszeniem tak. Muzyki Świętogórskiej tak. imienia Zeidlera, czyli producent płyty. Tak, dokładnie. Ale chyba jakoś oprócz Warszawy i 21 sierpnia większych miast, tak jak pan Krzysztof pytał, to chyba tylko właśnie ta Warszawa. Do końca roku jakoś tak bardziej jeżdżę w miejsca, które nie są tymi największymi ośrodkami muzycznymi. Ale będziemy tam za panią podążać. A teraz przy telefonie jest pan Jerzy. Dzień dobry, panie Jerzy. Słuchamy pana. Halo? Halo? Tak? Jest pan na antenie. Dziękuję bardzo. Moje imię Jerzy, nazwisko Koszczewski, jestem pianistą, trzeci absolwent profesora Jasińskiego, ale to tak nawiasem mówiąc. Wysłuchałem paru polonezów przed tą audycją, jak i w trakcie. Bardzo mi się podoba pani wykonanie, no i w ogóle podziw, że pani się, jak to się zabrała za takie trudne, w sensie odbioru, bo są mało znane te niektóre polonezy, a w ogóle to mam takie pytanie, jak to się stało, że pani potrafiła przebić się na tym naszym rynku, gdzie praktycznie tylko mają szansę laureaci konkursu Chopinowskiego, pomijam pana Anderszewskiego, pana Lisieckiego, to takie moje pytanie prywatne, że podziwiam panią, że pani po prostu no, przebiła się na tym naszym rynku hermetycznym, gdzie jest dużo znakomitych młodych pianistów, a pani mając już 30 lat robi dużą karierę. Aha, a propos Bezendorfera, miałem kiedyś przyjemność zagrać na koncertowym fortepianie w knajpie w mieście 30-tysięcznym w Niemczech w latach 90. Byłem zachwycony jego brzmieniem, ale to tak na marginesie. Dziękuję ale wie bardzo. Pan, ile zależy od atmosfery wnętrza. Dziękuję panu bardzo. Pani Julio, jak to... No tak, no, rynek pianistyczny w ogóle jest trudny. No, co tu dużo ukrywać? Nie wiem, czy to jest kwestia tylko rynku pianistycznego. Ja myślę, że to jest kwestia w ogóle rynku muzycznego. Mm-hmm. I to nie jest kwestia też tylko naszego kraju, ale w ogóle wszędzie na świecie. Nie bardzo wiem nawet, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo jeżeli chodzi o konkursy, to wie pan akurat, jaki ja mam do tego stosunek i zawsze kiedyś pani miałam. Powiedziała, ja chętnie tak dotknę tylko tego wątku, że nie potrafi pani tak z dystansu podchodzić do konkursu. Konkursów w ogóle, generalnie, już abstrahując od tego czy innego. Tak, dlatego, że to jest bardzo wbrew temu, jaką ja mam filozofię dotyczącą muzyki i artystów i w ogóle sztuki. Ja uważam, że jest to rzecz zupełnie niewymierna i dla mnie ściganie się takie na konkursach, jakby to nie jest sport i ja do tego nigdy nie byłam w stanie się przyzwyczaić, że w sporcie rzeczywiście jest wszystko bardzo jasne. Ktoś biegnie kilka sekund szybciej, wiadomo, że jest zwycięzcą. U nas to tak nie działa i wszyscy pianiści, którzy jeżdżą na konkursy, bazują tylko i wyłącznie na opinii i na guście 10, 14 czy 5 osób siedzących w jury. I dla mnie jest to absolutnie niewymierne. No, ale jednak brała pani udział w kilku konkursach, mimo tych obiekcji, tak? Dlatego, że no, wiadomo też, jak to wygląda na chociaż właśnie tak to wyglądało, myślę, jak ja byłam młodsza i rzeczywiście w tych konkursach brałam udział, to był ten moment, kiedy to się zaczęło wszystko zmieniać. Teraz myślę, że to już jest w ogóle zupełnie co innego. Tych konkursów nie ma co porównywać do konkursu, nie wiem, chociażby nawet Chopinowskiego z 1975 roku, czy któregokolwiek innego, które odbywały się jednak już lata temu, to rzeczywiście był olbrzymia trampolina do sukcesu. Wtedy te osoby, które wygrywały, rzeczywiście te kariery później się fantastycznie i pięknie rozwijały. Teraz, przynajmniej w moim odczuciu, tak nie jest, bo nawet jeżeli ktoś dostanie taką nagrodę, to później jest to tak olbrzymia praca i to nie tylko i wyłącznie tego pianisty, ale ludzi, albo może i nawet przede wszystkim tych ludzi, którzy go otaczają, menadżerów, prezenterów, organizatorów, wszyscy, którzy pracują na tę
ten sukces. Jakby żyjemy w czasach, gdzie też social media są nieodzownym elementem tego, co się dzieje i to wszystko to jest tak wielka układanka, że przecież zdarza się bardzo często, że pianiści wygrywają te wielkie konkursy, a później po kilku latach tej pierwszej fali, gdzie rzeczywiście wszyscy chcą ich słuchać i oni jeżdżą po tych największych salach koncertowych, gdzieś przepadają. Mhm. Ale myśli pani, że to jest kwestia właśnie tego, że się nie sprawdzili jako artyści, czy kwestia tego, że nie sprostali tym wymogom właśnie choćby zaistnienia w social mediach i bycia widocznymi w tym wirtualnym nurcie? Nie sądzę, że to jest kwestia tego, że się nie sprawdzili, bo jednak te osoby, które są na najwyższych miejscach i zdobywają najwyższe laury, znowu oczywiście komuś się to może podobać bardziej, komuś może się to podobać mniej, ale to są osoby na niesamowicie wysokim poziomie, więc ja nie sądzę, że to jest kwestia tego, że ktoś się nie sprawdza. To chyba właśnie jest kwestia do doboru różnych ludzi. Sukces ma wielu ojców i po wygraniu jakiegoś takiego prestiżowego konkursu nagle zjawia się ich mnóstwo i dlatego myślę, że przez te pierwsze lata na tej fali pokonkursowej to wszystko wspaniale biegnie, bo jest tych ludzi ogrom wokół, którzy ciągle doradzają, ciągle mówią co i jak i myślę, że problem jest to, że często ci młodzi ludzie, ponieważ są jakby tak wrzuceni nagle w coś tak olbrzymiego. Taką i nie intensywność. I nie chcę powiedzieć, że się jakoś jak to się mówi, zestresowała pani, czy zachłysnęła? Zachłysnęła, tak. To nie są zachłyśnięci tym wszystkim, bo to może nie jest dobre sformułowanie, ale nie mają takiego dystansu, to właśnie o dystansie mówiliśmy w przypadku nagrania i słuchania swoich nagrań, ale nie mają takiego dystansu, z którym mogliby popatrzeć na tych wszystkich ludzi wokół i zdecydować, kto rzeczywiście chce dla nich dobrze, a kto... chce dobrze dla siebie. Dokładnie. I myślę, że to jest ten problem, ale no tak jak mówię, ja żyłam w przeświadczeniu, że dlatego te konkursy, bo ja żyłam w przeświadczeniu, że to jest jedyna droga na jakiekolwiek zaistnienie, to znowu nie jest dobre słowo, ale na to, żeby ta moja muzyka gdziekolwiek przebiła się szerzej i dalej. A w pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że absolutnie nie jest to jedyna droga i jeżeli robi się to, co się kocha, i jeżeli naprawdę ciężko się pracuje i oddaje się temu całe swoje życie i całe swoje serce, to w pewnym momencie jakoś to zaczyna zdobywać szerszą publiczność. I oczywiście nie rozmawiamy tutaj akurat w moim przypadku o jakiejś niesamowitej karierze na skalę Lang Langa czy Yuji Wang, tak? Ale tak jak mówię, no jakby robię to, co kocham i jestem na tym w cudzysłowie rynku muzycznym już od bardzo dużej ilości lat i jakoś tak sobie po prostu pracuję, gram swoje, robię swoje, nie przejmując się za bardzo tym, co właśnie takie pseudo dobre dusze próbują mi doradzić. Też się tego nauczyłam właśnie, tego dystansu i tego, że nie każdy chce dla mnie jak najlepiej. I chyba właśnie taki jest klucz i taka jest rada, żeby po prostu robić to, co się kocha, a nie... No to efekt tego mamy znakomity w postaci tej pani najnowszej płyty. Zresztą warto przy okazji dodać, że płyta z kwintetami fortepianowymi Bacewiczówna i... Tanzman. Była nominowana do Fryderyków 2022, co jest także dowodem na to, że jest pani zauważana i to zauważana bardzo pozytywnie. Tak, no tak samo ta płyta z koncertami, która się pojawiła dwa lata temu, też tam był Tanzman i też była Bacewicz. I ona też była nominowana, to zresztą była moja pierwsza nominacja do Fryderyków i byłam bardzo, bardzo zaskoczona i było to dla mnie niesamowite przeżycie właśnie, że zdałam sobie sprawę z tego, że tak jak pan mówi, gdzieś ta moja muzyka i ta moja praca jest zauważana. To ja bym chciał, żebyśmy jeszcze zdołali w czasie naszej rozmowy posłuchać tego koncertu Tanzmana. Ale zanim to się stanie, pana Roberta zapraszamy do rozmowy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Słuchamy Pana. Dziękuję za zaproszenie do klimatyzowanej radiowej muzycznej kawiarni. No to jest rzeczywiście, dzisiaj jest to pewien ważny atut. Tak. Mam pytanie do Pani Julii. Pani Julio, czy była alternatywa dla zawodowej ścieżki muzycznej? Czy były myśli, plany, żeby zajmować się zawodowo czymś zupełnie odmiennym niż muzyka? A drugie pytanie mam takie. Jest Pani młodą osobą, świetną pianistką. W jaki sposób słucha Pani muzyki? Z jakich nośników? Może jest to radio? Może radiowa dwójka? No ja dziękuję uprzejmie. Mam nadzieję, że odpowiedź będzie wyłącznie twierdząca. Dziękuję Panu bardzo. Niczego nie sugerowałem Pani. Absolutnie. Nie, akurat dwójkę bardzo lubię słuchać, więc to... I mówię to absolutnie szczerze, więc tak dwójki słucham, a jeżeli chodzi o nośniki, to mam wykupioną subskrypcję premium na Spotify. I rzeczywiście Spotify to jest jedyna taka aplikacja, w której słucham muzyki, bo jest tam wszystko, absolutnie jest tam wszystko. I dla mnie to też jest niesamowite, zresztą jak te moje płyty ostatnio zaczęły się pojawiać, to specjalnie sama sobie wpisywałam tam w tą aplikację swoje nazwisko, bo byłam bardzo ciekawa, jak to wygląda. Także muzyki słucham z reguły tam. Jeżeli chodzi o to, czego słucham, ja bardzo lubię muzykę symfoniczną, zresztą o tym z panem redaktorem rozmawialiśmy już, więc bardzo często słucham tego. Bardzo lubię jazz i jazzu rzeczywiście u mnie w domu jest bardzo dużo. No to ja od razu muszę spytać, czy pani gra jazz? Nie, to z kolei wiąże się z zupełnie inna historia, ponieważ ja próbowałam, jak byłam małym dzieckiem, improwizować i pamiętam, że pojechałam kiedyś na jakiś kurs muzyczny i pani na zajęciach zadała nam jakby... Zadanie jakieś, tak? Zadała zadanie, no tak, właśnie chciałam tak uniknąć od tego, tego powtórzenia, ale tak, zadała nam takie... Chciała bardzo, żebyśmy po prostu coś zaimprowizowali sami i ja rzeczywiście przygotowywałam się do tego bardzo. I wyszłam na tych zajęciach i zaimprowizowałam i chyba pani stwierdziła, że jest to za dobre, bo powiedziała mi, że to nie jest absolutnie moje i że musiałam to nauczyć się od kogoś i że jest to absolutnie niesamowite, że ja mam taki tupet, żeby przychodzić na zajęcia i grać coś innego. Wyuczoną improwizację i mówić, że to jest moje. I potem już nigdy więcej nie sięgnęłam do improwizacji, bo tak mnie to bardzo zabolało, nie że... Nie ma to jak inspirujący pedagog. Tak. Przepraszam, nie chciałem pani ugotować. To może teraz poprosimy panią Wiesławę, która zadzwoniła, a potem posłuchamy tego Tansmana, bo tego sobie nie... A pan jeszcze mówił jakieś drugie pytanie, tylko przepraszam, ja zapomniałam. A było tak, jeszcze pytanie o alternatywną ścieżkę zawodową w stosunku do muzyki. Miała pani taką pokusę albo... Nigdy nie miałam, natomiast teraz od kilku lat coś, co rzeczywiście bardzo mnie pasjonuje, to jest organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć i bycie troszeczkę z drugiej strony, to znaczy ze strony organizatora. Jest to dla mnie niesamowicie pasjonujące, takie właśnie menadżerskie prace. Zresztą skończyłam studia u nas w Warszawie na SGH, w Szkole Głównej Handlowej. Skończyłam studia właśnie menadżera kultury, więc to jest taka droga, która w tej chwili idzie z tą muzyczną równolegle i rzeczywiście mnie to bardzo pasjonuje, stąd też nasza akademia, którą razem z moim mężem organizujemy właśnie w tym roku, we wrześniu będzie już jej czwarta edycja, także to teraz, a jeżeli chodzi o wcześniej, to nie, nigdy nie miałam takich myśli, żeby zająć się czymkolwiek innym. A opowie pani o tej akademii jeszcze? W kilku zdaniach? Jak najbardziej. Nie wiem, czy w kilku zdaniach, bo ja jak ja zacznę o tym rozmawiać, to mamy mogę... Mamy jeszcze 20 minut. Akademia jest związana też z Bacewicz, która gdzieś tam się w tej mojej zawodowej drodze ciągle przewija. BISMA, bo taki nosi, taką nosi nazwę. Bacewicz International Summer Music Academy. To jest taka akademia, którą stworzyliśmy dla młodych pianistów, dlatego że jak ja zaczynałam swoją drogę, to zawsze
musiałam wyjeżdżać po to, żeby poszukiwać jakiś dróg rozwoju i kształcić się z jakimiś wybitnymi profesorami z zagranicy, to prawie nigdy nie było dostępne tutaj u nas w kraju, tylko zawsze trzeba było wyjeżdżać i zawsze trzeba było płacić bardzo dużą ilość pieniędzy. I naszym celem było stworzenie w Polsce akademii, która sprowadzałaby wielkie gwiazdy światowej pianistyki i pedagogiki tutaj do Polski i żeby właśnie ci młodzi pianiści polscy i nie tylko, bo to jest międzynarodowe towarzystwo, przyjeżdżali tutaj do nas i tutaj mieli taką szansę. I do tej pory udawało nam się to bardzo dobrze. Rzeczywiście ta Bisma się spotkała z olbrzymim zainteresowaniem i uczestników, i słuchaczy. Co roku mamy naprawdę bardzo dużą ilość zgłoszeń, a miejsca, jak wiadomo, zawsze przy takich przedsięwzięciach mamy limitowane. Także no jest to niesamowite, że właśnie taka praca u podstaw i to organizowanie, które jest naprawdę bardzo długie i żmudne, bo to co najmniej rok trwa przygotowanie takiej akademii, spotyka się na samym końcu z uznaniem tych młodych pianistów i oni naprawdę i przyjeżdżają i wyjeżdżają od nas bardzo zadowoleni i z chęcią na więcej, więc ci uczestnicy bardzo często przyjeżdżają do nas ponownie i to nie tylko drugi, ale i trzeci, czy nawet teraz czwarty raz. To teraz, skoro już wiemy, jak działa Bisma, poprosimy panią Wiesławę o zabranie głosu. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, bo się wytekałam ogromnie długo. Ale wracając, jest pani bardzo młodą. Rzeczywiście tam pan, chyba Robert też to podkreśla, wszyscy podkreślamy. Ja pierwszy raz usłyszałam panią na antenie, tak mi się wydaje, bo przyciągnęło mi właśnie pani, ta granie przyciągnęło mnie i posłuchałam, z kim pan redaktor rozmawia i dopiero potem okazało się, że ja pani w ogóle mimo że tych i tak dalej, jakoś nie mam w pamięci i cieszę się, że pani będzie w Łazienkach. Pierwsze moje pytanie, tam są dwa koncerty zawsze, te letnie. Czy pani wie, o której godzinie pani będzie tam grała? Tak, o 16. To dobrze, dziękuję. To jest, a drugie pytanie moje, czy pani, ponieważ mąż jest też pianistą, czy państwo może planujecie w przyszłości oczywiście jakiś duet, których nie jest tak dużo, a które są wspaniałe i czy jest tak w planach? I jeszcze trzecia moja gratulacje tego, że to, co, czym pani nasiągnęła w domu, promieniuje pani dookoła i że jest pani tak mądrą kobietą i życzę pani sukcesów i wszelakiego powodzenia i dobra. Bardzo, bardzo dziękuję i wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. No ten duet to już jest fakt. Tak, ten duet to już jest fakt. Od 2018 roku gramy wspólnie z mężem i prawdę mówiąc, bardzo, co prawda nieśmiało, może mogę powiedzieć, że planujemy płytę w przyszłym roku z moim mężem. Rzeczywiście gramy w duecie. Kilka koncertów już się odbyło, one zawsze się spotykały z bardzo pozytywnymi opiniami i odczuciami u słuchaczy, więc mam nadzieję, że te nasze plany i płyta w przyszłym roku rzeczywiście się urzeczywistnią i będziemy mogli podzielić się swoją muzyką z państwem. To ja teraz proponuję, żebyśmy podzielili się z państwem muzyką. Polonezy, które są tym rodzajem muzyki salonowej, które były punktem wyjścia naszej rozmowy i jeszcze muszę panią przynajmniej jedną rzecz zapytać. To jest jedno oblicze pani pianistyczne, a ja bym chciał teraz przedstawić to bardziej drapieżne. To finał pierwszego koncertu fortepianowego Aleksandra Tansmana. Dyrygował Paweł Przytocki, Orkiestra Filharmonii Łódzkiej, a przy fortepianie gość audycji Cafe Muza, pani Julia Kociuwan. Ta płyta była dla pani ważna z kilku powodów. Tak. Mam na myśli tę płytę z koncertem. Tak. Była ważna dlatego, że to była pierwsza płyta, w której pojawiłam się w roli solistki z orkiestrą. Co prawda wcześniej pojawiła jedynej się... Jedynej solistki. Tak, dokładnie, bo wcześniej pojawiła się moja płyta dla Sony z koncertem Brucha, ale koncertem Brucha na dwa fortepiany, więc...
A ten krążek był mój po prostu. Ja się na nim pojawiłam i Orkiestra Filharmonii Łódzkiej, tak jak pan wspomniał. No i właśnie, szczególna też dlatego, że dyrygował Paweł Przytocki, którego absolutnie uwielbiam. Znamy się od bardzo, bardzo dawna. Myślę, że Paweł to pamięta mnie jeszcze wcześniej, niż ja pamiętam jego, dlatego, że mogło się tak zdarzyć. Że jest z Krakowa i ja zresztą pamiętam, że jakiś jeden z moich naprawdę pierwszych koncertów z orkiestrą gdzieś tam w Krakowie właśnie, co prawda pamiętam to jak przez mgłę, ale graliśmy właśnie razem. I jest to człowiek, który ma niesamowitą wrażliwość muzyczną, więc spotkanie się z nim na jednej scenie to są zawsze wspaniałe przeżycia, więc jak pojawiła się ta płyta i możliwość nagrania tej płyty, żebyśmy właśnie uwiecznili tą naszą współpracę na krążku, no to byłam niesamowicie szczęśliwa, a ponieważ to właśnie jeszcze jest koncert Bacewicz i koncert Tanzmana, a Bacewicz, jak już wspomniałam podczas dzisiejszej audycji, jest ze mną od zawsze. No to właśnie wiele czynników sprawiło, że ta płyta była bardzo wyjątkowa. I pierwszy raz nominowana do Fryderyka, tak jak już wspomnieliśmy. Chętnie do niej wracamy, tak. Swoją drogą. Przy telefonie pani Krystyna, to już pewnie będzie ostatnia rozmowa w czasie naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry, pani Krystyno. Dzień dobry. Proszę pani, mówi się, że akustyka jest, przepraszam bardzo, przedłużeniem instrumentu. Pani mówiła o tym, że nagrywała te polonezy w dworku, więc zastanawiam się. Potem pani stwierdziła, że brzmienie, które pani wysłuchuje obecnie, jest troszeczkę inne. Więc dla słuchacza takiego, załóżmy jak ja, które to brzmienie będzie najlepsze? To z dworka czy z płyty? Na przykład Chopin nie lubił sal dużych koncertowych. Jak właśnie się odnieść do autentycznego brzmienia? Bo jeśli to było nagrywane, te polonezy w dworku, to jest to odniesienie do salonu i ja sobie myślę, że będzie najbardziej autentyczne, ale mogę się mylić, dlatego pytam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak, no tak jak wspomniałam, ta płyta dlatego też była nagrywana w tamtym miejscu, bo chcieliśmy jak najbardziej się zbliżyć do tego charakteru, ale nie do brzmienia, dlatego że ja wychodzę z założenia, że jest to, chociażby w przypadku tych instrumentów historycznych, jest to niewątpliwie ciekawe i myślę, że każdy pianista powinien mieć możliwość zagrania na instrumentach historycznych, ale ja jestem bardzo daleka od tego, żeby próbować naśladować brzmienie instrumentów historycznych na instrumentach współczesnych, dlatego że, tak jak już zresztą wspomniałam podczas dzisiejszej audycji, mamy takie możliwości obecnie przy różnych instrumentach i zresztą to tak samo jak, nie wiem, z używaniem, może to bardzo trywialne porównanie, ale z używaniem, nie wiem, komputera czy telefonu, tak? No ciężko jakby odnosić się do historii i przestawać używać telefonu tylko dlatego, że kiedyś tak było. No można spróbować, jak to jest, ale myślę, że no idziemy z duchem czasu i trzeba korzystać z tego, co proponuje nam technika i obecne czasy. I tak samo jest z instrumentem. Jest to bardzo ciekawe, żeby usiąść do instrumentu historycznego i spróbować zagrać pewne utwory tam. Jednak no, teraz te instrumenty i te sale koncertowe dają nam tak olbrzymie możliwości, że moim zdaniem jest to bardzo ciekawe, żeby właśnie te utwory wykonywać na dużych salach ze wspaniałą akustyką i na wspaniałych fortepianach, do których mamy w tej chwili dostęp. Więc myślę, że odnosząc się do pytania, co jest najlepsze, myślę, że każda forma słuchania tej muzyki, czy jakiejkolwiek innej jest najlepsza, bo każda właśnie daje nam trochę inną perspektywę i słuchając tej płyty możemy nieco zbliżyć się właśnie do tego charakteru i do tego, że jednak było to dość kameralne wnętrze i tak chcieliśmy, żeby ta płyta brzmiała, ale idąc na koncert w dużej sali, można z kolei posłuchać tej wspaniałej muzyki właśnie w trochę innym zestawieniu i znaleźć inne oblicze. Pani Juliot, ja jeszcze muszę panią zapytać o dwóch mężczyzn w pani życiu. Alfonsa Szczerbińskiego i Jana Kirschwaltera. Skąd oni się wzięli?
Oni się wzięli, ponieważ są na tej płycie, ponieważ są z ziemi kostyńskiej. A tak jak już wspominaliśmy, producentem tej płyty jest Wojtek Czemplik ze Stowarzyszenia właśnie Muzyki Świętogórskiej. Więc ten dworek... To on pani też... podpowiedział, tak? Te dwa polonezy? Tak. Mhm. Zresztą, no właśnie, ten dworek też się znajduje na tych ziemiach. Ta płyta też miała być jednak jakimś odniesieniem do tego, gdzie ją nagrywamy i pojawienie się tych dwóch kompozytorów, myślę, że było absolutnie naturalne, nie mówiąc o tym, że też ten polonez Szczerbińskiego akurat dał nam dobry pretekst do premiery płyty, dlatego, że polonez Szczerbińskiego był napisany na pamiątkę Konstytucji 3 maja i właśnie 3 maja ta płyta ukazała się na rynku, więc... Tak jak mówię, no ta płyta jest tak szczególne przedsięwzięcie i tyle różnych aspektów musiało się tam znaleźć i tak bardzo chcieliśmy, żeby ona była jedną całością i wszystko ze sobą korespondowało, że właśnie ta dwójka kompozytorów była tak naturalnym dopełnieniem do tego, gdzie nagrywamy, w jakim charakterze nagrywamy, że po prostu nie mogło być inaczej. I tu już prawie musimy postawić kropkę. Poloneza Alfonsa Szczerbińskiego będą państwo mogli posłuchać dziś między 16 a 17 w audycji Lato Polskiego Romantyzmu w wykonaniu Julii Kociuban, a my nasze spotkanie zakończymy symfonią, którą chciała pani usłyszeć podczas tego spotkania. Tak, bo tak jak wspominałam, muzyka symfoniczna akurat w moim życiu jest od zawsze. Ja bardzo lubię słuchać w domu muzyki symfonicznej, a wszystkie symfonie Schumana są dla mnie szczególne, dlatego że Schumann jest dla mnie szczególny. To jest, ciężko mi się zawsze odnosić do pytań, który kompozytor jest moim ulubionym, dlatego że takich nie mam, bo historia muzyki jest bardzo bogata w wyjątkowe i nazwiska, i kompozycje, więc ciężko moim zdaniem się ograniczać do jednego, ale Schumann na pewno jest gdzieś w tych takich kompozytorach, którzy są bardzo bliscy mojemu sercu, bo jego życie i jego historia jest wyjątkowa, poza tym ta emocjonalność i te kontrasty, i ta kontrastowość w jego muzyce bardzo, bardzo mocno do mnie przemawia, bo ja w swojej muzyce też jestem niesamowicie emocjonalna. Zresztą w ogóle chyba po prostu jestem takim człowiekiem. Pani Julio, bardzo dziękuję za to spotkanie. Zresztą od Schumana pani zaczynała fonograficznie swoją działalność, ale to tak. Temat na kolejną godzinę, to już nie dzisiaj. Julia Kociuban była państwa i moim gościem w audycji Cafe Muza. Elżbieta Łaninowska realizuje nasz program. Tomasz Szachowski był wydawcą. Wiktor Wysocki realizował transmisję wideo. Dziękuję państwu. Fragmencik z wiosennej Roberta Schumana na pożegnanie. Bardzo dziękuję. Cafe Muza.